łaska wam i pokój. Od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, od Króla Pokoju. I chciałbym dalej mówić o pokoju. Choć wiecie, że jak tak na początku i przychodzi, myślałem, że będę mówił o łasce, bo to jednak o łaski się zaczyna, ale na sercu mam cały czas pokój. Cały czas mam pokój i może tak cały rok będę mówił, nie wiem. Ale zostańmy w tym temacie. I otwórzmy może najpierw iść do Tymoteusza, pierwszy i rozdział drugi. Drugi rozdział, pierwszy do Tymoteusza, pierwszego wersetu. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, są wstawiennictwa. Za wszystkich ludzi. I ja bardziej chciałbym pójść taki w to słowo wszystkich ludzi. I po co? Tutaj szczególnie jest wyszczególnione, szczególnie o kogo się mamy modlić, jeśli chcemy mieć ciche i spokojne życie, a takie chcemy mieć, czyli takie jakby pokojowe. Pokój się wiąże z cichością, ze spokojem. O władzę, o królów. No bo jednak oni dostali od Boga to, tą władzę wszelką jest od Boga, aby porządek trzymać. Władza nie na darmo nosi miecz i tak dalej, żeby nas chronić od ludzi przewrotnych i złych. I mamy się modlić o tą władzę, aby ona mądrze korzystała z tej władzy, którą dostała, z tego miecza, którą dostała, aby była mocna, mądra. I też jest ciężko się wstawiać, bo wyobraźcie sobie, jest jakiś władca w kraju, taki czy inny, i my go nie lubimy. Ciężko się jest wstawić za kogoś, kogo nie lubimy. A wstawienie się, to jest stawienie się przed Bogiem, czyli tak jakbym stawał między młotem a kowadłem. Bo w pewnym sensie tamten człowiek może zasługiwać na to, aby młot zniszczył. A ty stajesz między nim i wstawiasz się, tak jak Chrystus się wstawił za nami przed Bogiem i dostał takim młotem na krzyżu za nasze grzechy. Bo Słowo Boże też jest określane młotem między nim. I to słowo może właśnie człowieka też potępić, ale my w Chrystusie mamy to zbawienie, tak? My się uznajemy za grzeszni i później możemy nie dostać tym młotem, tylko wiemy, że Chrystus to zrobił. Ale to, co chciałbym wskazać, że wstawianie się jest dość trudną rzeczą, jeśli zdajemy sobie sprawę, cóż to jest. I mnie kiedyś, rok temu między innymi, tak dotknęło, podzieliłem się tym akurat w Ursusie i później zastanawiałem się, mówiłem więcej o wstawianiu się i o władzy, gdzie to się pojawia. Między innymi w Księdze Eksodus widzimy, jak za Faraona przed Bogiem stawia się kto? Mojżesz. Wyobraźcie sobie, za Faraona, o którym wiemy, kim on jest i co on robił, stawia się Mojżesz, między nim a Bogiem staje. Jaką trzeba mieć odwagę i jaką trzeba mieć jakby też oddanie trzeba mieć dla tego człowieka, za kogo my się wstawiamy. I to był, później zauważyłem, że to był dzień Święto Konstytucji, tak? Czyli coś związane z władzą naszą, z prawem, takimi ludzkimi rzeczami. I ten werset też mówi dużo właśnie o takich naszym życiu tutaj na ziemi z Bogiem, aby wieść właśnie życie ciche, spokojne, z pełną całą pobożnością i uczciwością. I to wskazuje na to, że jeśli nie ma cichego i spokojnego życia, no nie można wieść tych całą pobożnością i uczciwością, bo będą rzeczy, które będą przeszkadzały, żeby to w pełni wykonać. I chciałbym mówić o takim wstawianiu się, bo wstawianie się jest jednym z elementów, aby właśnie wprowadzać pokój, czynić pokój i też wśród nas tutaj. I otwórzmy takie miejsce, które się może kompletnie nam się nie będzie kojarzyć ze wstawianiem się i spokojem. Otwórzmy Księgę Hioba i rozdział pierwszy. I przeczytam i pierwszy fragment do wersetu 5 od pierwszego. Był w ziemi Uz
człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A jego dobytek stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów i 500 oślic. Miał też bardzo liczną służbę. Był on człowiekiem najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę. Każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje 3 siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. A gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał i poświęcał ich. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. I chciałbym spojrzeć na ten werset 5, który, można tak powiedzieć, w pewien sposób się wstawia, rozkłada za nich całopalenie. Występuje przed Boga. I czytamy o Hiobie bardzo dobre świadectwo. Prawy, bojący się Boga, stroniący od zła. Właśnie bać się Boga, to znaczy, niektórzy się ludzie zastanawiają, co znaczy bać się Boga. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła, znaczy stronić od zła. W przypowieściach o tym czytamy. I tutaj mamy jakby to powtórzone. Bojący się Boga i stroniący od zła. I w związku z tym czytamy później, że on taki był. Czytamy, że mu się powodzi. Rodzi mu się 7 synów, 3 córki, komplet. 7 synów, liczba pełni, 10, też pewna liczba pełni takiej ludzkiej. I ma wielki dobytek, ogromny dobytek. Na tam. No, czytamy, że najmożniejszy ze wszystkich ludzi wschodu. I czytamy, że jego był tak bogaty i jego synowie mogli korzystać z tego bogactwa, urządzali wielkie uczty. I widzimy Hioba, który wtedy czuje się, Hiob w tym wszystkim, może skończę jakby, co on robi, i on właśnie, gdy to mija, może to ostatnie zdanie, potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Co jest ważne, żebyśmy, może taka bezpośrednia rzecz, która z tego wynika, która mnie zachęca do tego, żeby się wstawiać za moją rodziną. Nie wiem dlaczego, ale ten werset, nic mnie nigdy tak nie zachęciło, jak chyba ten werset. Taki przykład, prawdziwy przykład człowieka, który prawdziwie to robi. Staje rano, składa pewne ofiary, czyli coś poświęca swojego, może coś poświęcać, on tam akurat poświęcał pewne rzeczy ze swojego dobytku. I on się wstawia za swoimi bliskimi. I aby tak czynić, to też jest ważna taka identyfikacja z osobami, o które się modlimy i o które się wstawiamy. Jeśli chodzi o rodzinę, jest łatwiej, bo to są nam bliscy ludzie. Chociaż nieraz można łatwo o nich zapomnieć, chociaż są blisko. Niestety. A to są bliscy nas ludzie i to są jakby ludzie, prawie no, żona to jest, jesteśmy jednością, tak? Jedno ciało. Przez wiarę oczywiście. Fizycznie, biologicznie może nie, chociaż są jakieś różne mechanizmy, ale jednoczenia się nas, tak? Przez dzieci. W dzieciach mamy tą jedność taką już fizyczną i jest łatwiej się wstawiać. I im bardziej się rozszerza ten krąg, tym może być trudniej. I tu chciałbym tak spojrzeć na taką pewną postawę, którą w Biblii znajdujemy. Tylko krótko przeczytam z Księgi Daniela, z 9 rozdziału. Może nie otwierajcie, bo przeczytam tak, co mówi Daniel. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem: Panie Boże wielki, straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia względem tych, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy. Dopuściliśmy się nieprawości. Postępowaliśmy niegodziwie i zmutowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw. I tutaj trwa cały tak rozdział, gdy on się wstawia, przyznając, że to nie mój naród zgrzeszył, oni zgrzeszyli, tylko on identyfikuje się z tym narodem i wie, że grzech tego narodu ciąży też w
ten sposób, jako on jako jest część na nim. I to samo robi Izajasz. To kiedyś wiele lat temu czytałem o Izajaszu, który się wstawia za Izraelem, mówiąc, my zgrzeszyliśmy, nasz naród. Taką samą powinniśmy mieć postawę też w rodzinie. Bo Hiob to wie. Gdy jego synowie będą grzeszyć i coś zrobią przeciwko Bogu, to warto się wstawić za nimi, warto za nich jakby prosić Boga o łaskę dla nich. Bo to jest część nas. I tak samo my, będąc w Kościele, w zborze Bożym, powinniśmy wiedzieć, że ja jestem jednym członkiem, ten brat jest jednym członkiem, tamta siostra jest jednym członkiem i jesteśmy jedno. Powinniśmy się wstawiać i w taki sposób, że nie, że o, tamten brat to takie rzeczy robi, ale przecież to jest kawałek ciebie. To też tak jakby twój umiłowany kościół ktoś robi, ten jeden z tych członków. Wstaw się za nim, a nie go potępiasz. Oczywiście grzech należy potępić i należy na przykład do brata pójść, porozmawiać. Jak nie usłucha, to można z większą ilością osób, tak? Dla jego dobra. Ale wstaw się najpierw za nim i uznaj, to w ten sposób postaw. Zobaczysz, jakby jakaś była w tobie postawa faryzejska, czy jakaś tego typu inna, zobaczysz, jak cię przemieni Bóg. Też pójdziesz i powiesz, czy coś z tym zrobisz. Ale najpierw możesz się w ten sposób modlić. Albo czasami może być tak, że jesteś bezsilny w jakiejś sytuacji, to też najpierw się módl, ale to już jest inny temat. Ale zobaczmy, i tu mamy Kościół i możemy to rozszerzyć jeszcze bardziej właśnie o tej władzy, o twój kraj na przykład, czy twoje miasto. Ja zupełnie inaczej się teraz modlę o moje miasto, o władzę, o powiedzmy o zwiastowanie nawet Ewangelii w moim mieście, bo ja identyfikuję się, ja jestem jednym z tych ludzi, którzy tu są i modlę się tak, i patrząc na całą ludzkość, Panie, zgrzeszyliśmy. Albo o moją szerszą rodzinę. Zgrzeszyliśmy, Panie. Ja potrzebuję ratunku. My potrzebujemy ratunku. Oni potrzebują innego ratunku już. Odwiecznego potępienia. Ale potrzebują Pana. Ja potrzebuję ratunku od innych rzeczy, żeby teraz być uświęcanym. I żeby być w Nim. Ale my wszyscy mamy pewien wspólny mianownik jest z tym ułamku. I szukajmy tego wspólnego mianownika. Paweł w Dziejach Apostolskich, gdy mówi o tym nieznanym Bogu i gdy który tam nie jest napisane, co to za Bóg, on się odwołuje, że my jesteśmy wszyscy ludźmi. Łączy nas krew. I płynie z nas ta sama krew. Każdy człowiek rodzi się tak samo, co powinno nas uniżać, co w Hioba księdze jest, rodzi się tak, jak osioł. Wszyscy się rodzą tak samo. Więc mamy tak wiele rzeczy wspólnych. To powinno nas zachęcać do tego, żebyśmy się identyfikowali z sobą i w swoich słabościach, tak jak Chrystus był we wszystkim doświadczony, takim jakby po to właśnie był doświadczony w tym, żeby mógł się jakby za nami wstawiać. To jest chyba w Hebrajczyków tak napisane. I to jest bardzo ważna postawa. Tak jak jest w liście do Tytusa, Paweł mówi łagodnie nauczając, bo i my kiedyś tacy byliśmy. To jest jeszcze inna, że pamiętasz, jaki kiedyś byłeś. Albo jakiemu ci się czasami mówi. Tak na chwilę na zewnątrz coś może tak zdarzyć. Tak? To jest jedna rzecz, którą się uczy z tego wersetu. I czytamy, że on właśnie stosownie do ich liczby, on nikogo nie pomija właśnie za wszystkich. Za wszystkich. Tak samo w Tymoteusza jest za wszystkich ludzi. Nie ma wyjątków. Nie ma, że jednej kategorii to pomijam, a z tej kategorii to jeszcze tego pomijam, bo tego to nie lubię, a tamtym to jest taki, siaki. Nie, 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 nie. Mamy się wstawiać za Bogiem tak jak kapłani wstawiali się po prostu za ludem. Tak jak Pan Jezus się wstawia za nami wszystkimi, on nie robi wyjątku, o, za tego to ja się dzisiaj nie wstawię, bo on to, tam, to, siam, to i tak dalej. Nie. I wstępując w ciele Chrystusa na drogę pokoju, właśnie to jest jeden z praktycznych sposobów, jak możemy czynić pokój w zborze. Wstawiać się za siebie nawzajem. I teraz to był dobry przykład Hioba. Ale zobaczmy, że a może jeszcze jedną rzecz się można powiedzieć, że może moi synowie zgrzeszyli. Takie dopuszczenie, wstaw się, nie tylko jak już coś się dzieje, to się o kogoś mówi, czy się wstawię, ale tak w razie czego, na zaś, bądź przygotowany. I on tak czynił zawsze, czytamy. To wskazuje, żebyśmy tak
cały czas trwali w tym, co jest trudne. Ale tą siłę do tego może właśnie dać właściwa nauka, tak jak mnie to słowo, jak, od kiedy je tak mocno dotknęło moje serce, ja więcej się modlę właśnie o moją bliską rodzinę przez to, tak? Inaczej się modlę i częściej się modlę o mój kraj, o cały, jakby o ludzi, o świat, tak? O moje miasto. Bo to słowo, jemu tylko chwała, to nie jest, że ja sobie coś wymyśliłem, ja się obmyłem albo coś tam zmieniłem, nie. To właśnie słowo, które weszło we mnie, mnie przemieniło i każdego, czyli nie jest to jest żadne wyjątkowo we mnie. Tak? I zobaczmy teraz, tu był ten dobry przykład, ale za chwilę pojawia się już negatywny przykład. I dzięki takim kontrastom, coś dobrego i coś złego, stawianie się i przeciwstawianie się, oskarżanie, możemy zobaczyć różnicę. I czytamy. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Pan zapytał szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, krążyłem po ziemi i przechadzałem się po nim. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego i jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz zło rzeczy. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki. Szatan odszedł więc spośród oblicza Pana. I widzimy człowieka, nie człowieka, anioła, który nie wstawia się za człowiekiem, za Hiobem, tylko przeciwstawia się, tak jakby temu człowiekowi, stając przed Bogiem, przed jego tronem i oskarżając go. I właśnie to jest oskarżyciel, szatan. Oskarżyciel, przeciwnik, diabeł, diabolos, przewrotność. I to jest postawa, której musimy uciekać jak najdalej. Bo wiecie, można się o kogoś tak modlić. Panie, zmień tego brata, niech on ma inne zdanie niż ja. On się myli. Wybaczcie, ale to jest trochę tak. Panie, zobacz, on się myli. To jest przykład. Postawa powinna być raczej taka, ja modlę się raczej, daj światło bratu, daj mi światło, abyśmy byli jednomyślni w tej kwestii, abyśmy razem wspólnie mogli zobaczyć, jaka jest prawda i jak jest. A taka postawa diabła, no niestety, tylko oskarża. I czytamy, że na Hioba później, ze względu na czas nie będę czytał, ale na Hioba nagle w jednym dniu przychodzi seria nieszczęść, wychodzi ogromnie z jednej i są te znamienite słowa Pan dał, Pan wziął, nikt imię Pański będzie uwielbione, Hiob nie złorzeczy Bogu. Później znowu szatan znowu się przed Boga udaje i znowu przeciwstawia się Hiobowi i znów Hiob wychodzi obronną ręką, nie złorzeczy Bogu. Potem szatan ginie ze sceny, ale jakby jest trochę w tle, bo niestety jego żona taką postawę przyjmuje, no nie najlepszą, mówi jeszcze twarz swojej prawości, złożycz Bogu i umieraj. On musiał być też w strasznym stanie, że tobie coś aż żona powiedziała. I on mówi, mówisz tak, jak mówią głupie kobiety, czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy. I w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swoimi ustami. I to się powtarza tutaj chyba 3 razy w różnej postaci. I wtedy pojawiają się też Hioba 3 przyjaciele. I niestety, ale w postawie tych 3 przyjaciół też ja dostrzegam takie działanie, no nieboże. Oni mówią bardzo wiele różnych prawd. To jest rzeczy, które są prawdziwe, można sobie zanotować i o których też chciałbym je przytoczyć. I nie ich trzymać.
ale niestety całokształt tego, co mówią, jest właśnie jakby kontynuacją tego, co robił Szatan. Tak to widzę, tak? Bezpośrednio tego nie ma, ale na końcu widzimy, że Bóg mówi, wy się nie myliliście. I teraz zobaczmy, może w ten sposób. Jakby, gdy zacząłem się przygotowywać do tego, aby o tym mówić z tego fragmentu, to wcześniej miałem na sercu, z stawianiem się. A to jakby, czytając tą księgę, przyszło do mnie jako taki przykład właśnie negatywny, jak też może być między ludźmi i może być w zborze, że mogą być właśnie takie rozmowy, że twoi przyjaciele, bo oni są cały czas nazywali przyjaciółmi Hioba, ale to są jego przyjaciele, bliscy mu ludzie, którzy przychodzą do niego, gdy on jest w tym złym stanie i 7 dni z nim w też prochu i popiele są. Wspaniałe współczucie, takie oddanie. I tak samo też może być, może się zdarzyć, że między ludźmi są pewne różnice i mogą wyjść nie za dobre postawy. Ja chciałbym pokazać pewne takie postawy. I w 3 rozdziale Hiob jakby, potem Hiob otworzył swoje usta i przeklinał swój dzień. I to dobrze zgadza ten rozdział. Przeklina, on nie chciałby się w ogóle urodzić. To nam pokazuje, że mogłeś mieć wszystko, ale gdy jesteś nagle w bardzo złym stanie, to nie ma żadnego znaczenia, co wcześniej miałeś. I tak samo właśnie będzie z ludźmi, którzy zostaną w wieczności potępieni niestety. Co z tego, że mieli na ziemi wszystko? W tamtym momencie oni o tym zapomną i oni będą mówić coś jak Hiob. Dlaczego ja się w ogóle urodziłem? Dlatego to powinno nas zachęcić, walczą o tych ludzi. I wtedy, gdy Hiob mówi to, poruszony jest Elifaz Temanu i odpowiada, jeśli będziemy rozmawiać z tobą, nie będzie ci przykro, ale któż może się odmówienia powstrzymać? On jakby już widzi, że to, co będą mówić, to będzie, może być przykro. I tak się też dzieje. Oto nauczałeś wielu i słabe ręce umocniłeś. Twoje słowa podniosły upadające, a omdałe kolana wzmacniałeś. A teraz, gdy to przyszło na ciebie, opadasz sił i dotknęło cię i się tworzysz. Czy twoja bojaźń nie była twoją ufnością, a prawość twoich dróg twoją nadzieją? Przypomnę sobie, proszę, czy kiedykolwiek zginął ktoś niewinny, albo czy gdzie sprawiedliwy wytępiony? I zatrzymam się na tym pytaniu. Przypomnij sobie, proszę, czy kiedykolwiek zginął ktoś niewinny. Przypomnij sobie, proszę, czy kiedykolwiek zginął ktoś niewinny. W Biblii znajdujemy dość szybko takie miejsce, bardzo szybko. Co czytałem ostatnio. Niewinny Abel nie był winny tej sytuacji. Został zabity przez swojego brata. Czyli zginął ktoś niewinny. I cała ta księga, jakby to jest jej główny temat. Ja tak jakby mówię trochę o rzeczy drugorzędnej w tej księdze, ale pierwszorzędna jest właśnie, dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego jest to cierpienie? I to jest pytanie, które sobie każdy człowiek zadaje, który gdzieś nawet rozważa, że Bóg istnieje. Bo ateiści to rozważają, tam badają mnie, czy inni może już totalnie nie zatwardzenie, ale niektórzy rozważają. I jedną z pierwszych rzeczy właśnie jest, dlaczego jest cierpienie na świecie. Skoro jest cierpienie na świecie, to Boga nie ma. I ta księga jest właśnie taką podstawą i takie osoby powinniśmy tam odsyłać, tudzież my powinniśmy się jej uczyć w tej kwestii, bo tam są odpowiedzi na te pytania. I później oczywiście to światło jest rozszerzone dalej, ale to jest taki punkt startowy. I ta księga w ogóle, to jest bardzo możliwe, że to jest w ogóle najstarsza księga, która została najwcześniej napisana i Hiob żyje w czasach tak, bardzo możliwe, że z Abrahamem. Między nimi Elihu jest wnuczkiem bratanka Abrahama, jeśli to imię, które tam ich łączy, jest to same, bo nieraz ludzie mają takie same imiona, tak? Ale w tamtych czasach było tak mało ludzi, że jest bardzo mało prawdopodobne, że było 2 takich samych. To można sobie sprawdzić, jak jest napisane o Elichu. Ale wracając właśnie do tego. I on takie rzeczy... To jest jakby ten temat główny tej księgi, ale ja chciałbym przejść... Kim jest może ten człowiek, ten Elifaz? On mówi zawsze często coś takiego. Według tego, co zauważyłem, ci, którzy orzą zło, sieją niegodziwość,
zbierali je. On jest obserwatorem. On bazuje na tym, co on widział, ale też mówi, oto do tego doszliśmy i tak jest, słuchaj tego, rozważ sobie. Trzeci, 5-3, widziałem w 15 rozdziale też coś podobnego później mówi. Czyli on się obserwuje, od swój umysł, on widzi i on też widzi, o co chodzi z Hiobem. Spotkałem się już z taką postawą w moim życiu, wy pewnie też, że jakiś człowiek, on ma tak dobre zdolności poznawcze, że on wie, jaki jesteś, czego ci potrzeba i on wie, czego ci potrzeba, gdybyś tylko się jego posłuchał, to by było z tobą dobrze. I taką właśnie postawę przyjmuje Elifas. I tutaj, to tak w 8 wersecie, rzuca pierwszą strzałę w stronę Hioba, którzy orzą zło, sieją w niegodziwości, zbierając je. On zaczyna swoje insynuacje, że Hiob właśnie jest takim człowiekiem. Że teraz na niego przychodzi to, bo on coś sobie chował w swoim domu, coś, czego nikt nie widział, on to miał i teraz przychodzi na niego to zło. I to trochę skraca jakby pewną linię, którą jego przyjaciele bardzo często wobec niego używają, ale szczególnie tutaj ten, on mówi też na przykład 5.2. Gniew bowiem zabija głupiego, a prostaka uśmierca zawiść. I on nie mówi Hiobie, ty jesteś głupi, jesteś prostakiem. Nie, on insynuuje, że takich ludzi Bóg właśnie dotyka. Dalej, 5.11. Który pokornych stawia wysoko, a smutnych wywyższa ku zbawieniu. Że on taki nie jest, że jest brak mu pokory, że nie jest człowiekiem, który no właśnie raczej jest smutny niż się głupio raduje na przykład. Który mówi który w niwecz obraca zamysły przebiegłych, także ich ręce nie wykonują ich zamiarów, który chwyta mądrych w ich przebiegłości, także rada przewrotnych szybko upada. On w ten sposób mówi, że coś właśnie jakby mówi dużo prawdy w tym wszystkim, dlatego to jest takie przebiegłe. Bo gdyby tylko mówił złe rzeczy i niewłaściwe, byśmy łatwiej zrobili, czytając Księgę Hioba, że o, tu jest prawy chłop, a oni się mylą. I wiecie, ja kiedyś czytałem tą księgę i tylko możemy zrozumieć początek i koniec, a między tym byłem taki, czytam o Hiobie, a za chwilę czytam, co mówią jego przyjaciele i tak, chwila, ja chyba nie zrozumiałem, co Hiob mówi, bo ten mu zarzuca te rzeczy. A to jest tak, że oni, ja to zaraz wykażę jeszcze bardziej, że oni mu zarzucają rzeczy, których on nie mówi. Hiob na przykład odpowiadając tutaj właśnie na co mówi Elifas, mówi takie słowa. Wielka nauka dla nas. 6.24. Pouczcie mnie, a zamilknę. Pokażcie mi, w czym zbłądziłem. O, jak mocne są słowa prawdziwe. A cóż sprawi wasze obwinienie? On jest gotowy na pouczenie. Mówi, że zamilknie. Ale pouczcie, pouczenie, nie insynuacje. Pokażcie mi, w czym zbłądziłem. Nie mów Elifazie, drogi przyjacielu, co ty widziałeś, ale pokaż mi, jemu pokaż, właśnie w czym on zbłądził, coś konkretnego. Pokaż Hiobowi konkretnie. Słuchaj Hiobie, słyszałem, jak ty w domu po cichu wyzywasz żonę albo coś tam robisz. Oni nic nie mieli. Jakże to jest insynuowanie, to jest, wiecie, to jest diabelstwo. Tak jak diabeł, on też insynuował. Coś, czego nie ma. W Kolosan, to jest bodajże pierwszy, drugi. W drugim rozdziale jest takie słowo po grecku, które jest przetłumaczone na język polski, ukryte rzeczy. A wiesz, jak to brzmi po grecku? Okultos. Okultyzm to są rzeczy ukryte. To są rzeczy tajemne, których nie widać. I jeśli ty czegoś nie widzisz, a mówisz, że widzisz, to wiecie, w co się bawisz? W okultyzm. Próbujesz zobaczyć coś, jak próbujesz tylko zobaczyć, a okej, okay, ale jeśli zaczynasz już wchodzić w to, że ja mówię, że ja widzę, a tego nie ma, to jest bardzo złe i właśnie to robią przyjaciele Hioba, ten. On widzi i Hiob mu odpowiada. Jak ci ktoś taki przyjdzie właśnie, to możesz w duchu miłości powiedzieć, ale bracie, pokaż mi konkretnie, jak mocne są słowa prawdziwe, fakty.
prawdy, są bardzo mocne i budują. Ale cóż sprawi wasze obwinianie? Oni go po prostu obwiniają. I to są tylko takie wycinki z tej księgi. Ja jestem bardzo zachęcony, aby ją głębiej zbadać w takich kategoriach. I później jeszcze Hiob znów kontynuuje i mówi takie rzeczy. No, mówi o swoim cierpieniu też, tak? Jednak przyjaciół jego nie ma współczucia, tylko oni kontynuują, jeden za drugim. I Bildad Szyłach mówi coś takiego. Jeśli twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, a on ich odrzucił za ich nieprawość, jakby on już i znów insynuuje, że jego synowie zgrzeszyli, jego dzieci zgrzeszyły i już. To jest zupełnie co innego niż Hiob sobie pomyśli, a może moje dzieci zgrzeszyły, to ja za nimi się wstawię. A ten może zgrzeszyły, to ja się przeciwstawię. To ja już zaatakuję. Ja coś sprawię, że no jednak będzie mu przykro. I on dalej mówi takie rzeczy. 13. Takie są drogi wszystkich, którzy zapominają Boga. I tak zginie nadzieja obłudnika. Znów insynuuje, że Hiob jest obłudnikiem. Tak. I to jest też człowiek, który się bardzo odwołuje, jakby jest obrazem, takim symbolem tradycji, bo on w 8 wersecie mówi, bo zapytaj proszę dawnych pokoleń i rozważ doświadczenie ich ojców. My bowiem jesteśmy wczorajsi, nic nie wiemy, ponieważ nasze dni na ziemi są jak cień. Czyli najpierw go atakuje człowiek, który jest, no, skupia się na tym, co teraz, co widzi, obserwuje, co można dotknąć, empiryzm, a później atakuje go tradycja. To, co można było oglądać od początku. I teraz też może nas atakować tradycja. Tak było, tak ma być, tak mówili kiedyś, tak teraz będzie. I dobrze jest znać tradycję, wiecie? I tradycja sama w sobie nie jest zła. Tradycja jest jedynie zła, kiedy niweczy Słowa Boże, tak jak Pan Jezus potępił faryzeuszy. Tak. Swoimi tradycjami niweczyli Słowo. I to jest ten kolejny, jeszcze jest następny przyjaciel. Może tutaj mam jeszcze zaznaczone. Oto Bóg nie odrzucił człowieka prawego, ale złoczyńcom nie poda ręki. Znów ta insynuacja. I Hiob w końcu mówi takie słowa, jakby on coraz, on musi coraz głębiej sięgać też, żeby jakoś wywołać też w nich pewne współczucie. On mówi 10 werset. Moja dusza zmęczona jest życiem. Dam upust swemu narzekaniu. Będę mówił w goryczy swojej duszy. On mówi też gdzie indziej, że jego język zaczyna się plątać, że te ciężary są tak ciężkie na niego przez Boga nałożone. On jak się kładzie, to myśli, że odpocznie, to ma różne koszmary i tak dalej. Oni też nie biorą tego pod uwagę i oni z nim rozmawiają, z takim człowiekiem, który jest w ogóle trudno rozmawiać. Ale Hiob w tym wszystkim też nie bluźni. Może nieraz stosuje ironię, czy jakby przeciwstawia się temu, ale w Hioba słowach ja nie znalazłem, przynajmniej ja nie znalazłem nic nieprawego takiego wobec nich, żeby on coś mówił o nich, co jest nieprawdziwe, chociaż mówi niektóre rzeczy, które są no, trudne dla nich, tak? Może... Wcześniej mówił o nich, że oni są jakby jak... O, tutaj. 6:14. Strapionemu należy się litość od przyjaciela. Płaczcie z płaczącymi, tak? Ale on opuścił bojaźń wszechmogącego. To jak wskazuje jedna rzecz wskazana. Jak masz bojaźń przed Bogiem, to pamiętaj, że człowiek, którego widzisz, z którym rozmawiasz, o którym myślisz, został stworzony przez Boga na podobieństwo Boże. I miej tą bojaźń, że Bóg to widzi i słyszy. Moi bracia zawiedli jak potok. Odpływają jak gwałtowne potoki, które są mętne od lodu, w których śnieg się ukrywa. W czasie roztopów znikają. W czasie upałów nikną ze swego miejsca.
wiją się ścieżki i trup, rozpływają się w nicość i giną. Podróżni z Temy wypatrywali ich, wędrowcy z Seby pokładali w nich nadzieję, ale zawiedli się w oczekiwaniu na z oczekiwaniu. Przyszli tam i zawstydzili się. I właśnie Hiob mu pokazuje taki obraz jego przyjaciół, którzy w czasie, kiedy on jest jak ten podróżny z Temy czy z Seby, to są bardzo odległe miejsca, przez pustynię się idzie, tak jak i tymi karawanami i czeka, że tam będzie ten potoczek, bo tam był, a ten potok sobie wysycha. I to tak samo Hiob mógł liczyć może na swoich przyjaciół, jak przyszli, ale oni się tak rozpłynęli, odeszli, pieszki. I mówi może takie rzeczy, ale uważam, że one są prawdziwe. Bo tu nie chodzi o to, żeby komuś nie powiedzieć czegoś trudnego, mocnego. To jest potrzebne. Ja zawsze podziwiam z jednej strony, że ktoś mi coś powie, że ryzykuje taką jakby, że ja mógłbym coś na niego zrobić, odpowiedzieć mu tym samym, tudzież mógłbym go przestać, nie wiem, lubić, jakby coś ryzykuje, relację jakąś. To jest pewna odwaga, żeby też człowiekowi coś powiedzieć, tak jak, tylko to musi być właściwe. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw trzeba się o tego człowieka modlić i się za nim wstawiać. I jeszcze zobaczmy, czytałem przed łamaniem chleba o tym, co Hiob powiedział. On też, Hiob mówi wcześniej, że on zgrzeszył, tak mówi do Boga, tak, przed Bogiem. Mówi o swojej nieprawości, znaczy jakby, no, że jest grzeszny, tak? Tak jak tutaj czytaliśmy, że on nie może się obmyć, a jeden z jego przyjaciół, i teraz mi to umknęło, ten Sofar znamy, może przeczytam, co on mówi tutaj w 11 rozdziale. Wtedy Sofar znamy odpowiedział: czy nie należy odpowiedzieć na takie mnóstwo słów? Już go atakuje, że jest zgadatliwy. A on mówi, jak mówi, z powodu tego, że on jest w takiej ciężkiej sytuacji. Może normalnie byłoby to gadanie, ale w tej sytuacji trzeba otoczyć człowieka wyrozumiałością. Czy człowiek gadatliwy ma być usprawiedliwiony? Czy ludzie mają milczeć na twoje kłamstwa? A gdy kpisz, nikt cię nie zawstydzi? Powiedziałeś bowiem: moja nauka jest czysta, jestem czysty w twoich oczach. Ale wcześniej ich opowiedział: choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyścił mydłem swoje ręce, ty i tak zanurzysz mnie w dole i moje szaty będą się nie czyścić. On wie, że nie jest czysty przed Bogiem. A ten człowiek mu wkłada w usta coś, czego on nie powiedział. I to tu jest tego więcej. To jest tylko jeden przykład. To jest diabelstwo, tak? Przewrotność. Diabolos. I z tym wszystkim spotyka się Hiob. I to jest, wiecie, dopiero 11 rozdział. Ja nie chcę więcej wchodzić właśnie w te rzeczy, bo to można by długo... Wiele rzeczy się można z tego nauczyć. Tak? Jak nie postępować, jak odpowiadać, jak rozpoznawać takie rzeczy. Hiob się ostał w tym i przejdźmy teraz na sam koniec. Teraz chciałbym właśnie tym fragmentem zakończyć. Tym ostatnim rozdziałem. I to będzie taka nasza trzecia część. I znów zobaczymy dobry przykład, jak postępować. Czyli ta księga, za mnie właśnie widzę pewną klamą. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, bo może tak, jakby ktoś nie zna tej księgi, oni debatują na zmianę przyjaciela po kolei ci trzej i Hiob. Później oni już nie mają, zapada cisza, nie mają co powiedzieć i wtedy przemawia Elihu, taki młody bardzo człowiek w stosunku do nich. Najpierw przez jeden rozdział się w ogóle broni, że on ma prawo coś powiedzieć. Później mówi w imieniu Boga, Bóg go nie potępia, a to co on mówi jest dobre. Ale wchodzi Pan i Bóg wtedy przemawia do Hioba i mówi do Hioba między innymi takie rzeczy jak: kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania?
rozmawia, mówi do Hioba, mówi później też o Lewiatanie. W obrazie Lewiatana możemy zobaczyć Boga, który może czynić wszelakie stworzenie, które jest ponad wszystkim innym stworzeniem, takie, które jakby jego łuski są pychą. Nikt go nie może zabić, nikt nie może nic zrobić. I o Lewiatanie czytamy: lekceważy wszelką wysoką rzecz, on jest królem nad wszystkimi synami pychy. I wtedy Hiob odpowiada, też może wcześniej Hiob też mówi do Boga, może gdzieś najpierw 40 przeczytajmy jeszcze, żebyśmy mieli komplet jakby tego, co na końcu mówi Hiob, jak on ma postawę. Pan mówił dalej do Hioba: czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. Wtedy Hiob odpowiedział Panu: oto jestem nędzny. Cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust, raz mówiłem i drugi, ale więcej nie odpowiem, czego więcej nie dodam. Wtedy Pan przemawiał o Lewiatanie i Hiob, ostatni raz, że czytamy Hioba, który mówi coś takiego. Wtedy Hiob odpowiedział Panu: wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie może być powstrzymany. Kim jest ten, który zaciemnia radę bez wiedzy? Właśnie dlatego mówiłem to, czego nie rozumiałem. Mówiłem o rzeczach zbyt cudownych, których nie mogłem pojąć. Wysłuchaj proszę, a będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ugrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba, powiedział Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciw dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Może do tego miejsca nawet. Pan mówi, że Hiob mówił prawdę o nim, a pomimo to czytamy o Hiobie, jak mu się Bóg ukazał i go zobaczył, że Hiob przyjmuje postawę nie taką: o Panie, ja dobrze o tobie mówiłem. Mówiłem prawdę. Jak dobrze, że miałem rację. Hiob przyjmuje inną postawę. Hiob, widząc Boga już na żywo, bo on wcześniej tylko słyszał o Bogu, gdy już go widzi w swoim życiu, to on rozumie, że poucz mnie, Panie. Ja nic nie wiem. Jak ja mogłem w ogóle otworzyć swoje usta? Moje ucho teraz tylko jedynie słyszało dotąd, ale teraz moje ucho cię słyszało. Żałuję, pokutuję w prochu i popielę. Taka wspaniała postawa kogoś, kto się chce cały czas uczyć, gdy nowe rzeczy odkrywa. Człowieka, który chce w swoim życiu Boga żywego, prawdziwego, który jest tutaj. Nie tylko chce słuchać o Bogu i nadymać się poznaniem, ale raczej chce być tym, który mówi jako moc mający. Żeby jak już coś mówię, to żeby nie było tylko w tym prawdy, bo to też jest dobre, mówić ludziom prawdę, tak jak Paweł mówi, byleby Ewangelia była zwiastowana wszelkim sposobem, ale Ewangelia prawdziwa. Gdyby oni zwiastowali coś innego, to Paweł by powiedział: nie, stop, tego nie zwiastujcie. To tak jak z Galacjanami, to wtedy stop, nie, nie, tego nie odgądźcie tych ludzi. To jest dobrze mówić prawdę, ale poziom drugi, to nawiązując może do kazania z zeszłego tygodnia brata Tomka, pierwsza kategoria niech będzie taka, może człowiek zaczyna i on jest zbawiony, ale on prawdy jeszcze nie zna, może o Ewangelii. Poznawaj prawdę, żebyś był w drugiej kategorii, on już zna prawdę, a ci już znają prawdę. Tak nawet w liście Jana jest coś takiego, taka progresja, dzieci, młodzieńcy, oni znają prawdę, zwyciężyli złego, tak? Ale później jest następna kategoria, w której, a też właśnie Jana w sumie to się łączy, że którzy znają tego, który jest od początku. Chodzi o znajomość Boga w twoim życiu, że ty z Bogiem coś przeżyłeś. A Hiob, jaką on wielką rzecz przeżył. No, nigdy nie słyszałem o człowieku, który by jednego dnia tyle rzeczy stracił. Są ludzie, którzy stracili tyle, co Hiob, może przez całe życie. Ale to nie jest od razu: o, boska ręka, interwencja. Może być dzieło przypadku. A tam nie było dzieła przypadku. Nawet ktoś z boku patrząc, oni wiedzieli, że to wyczynił Pan. Bo to było jednego dnia te wszystkie rzeczy. Gdy w twoim życiu się coś dzieje jednego dnia, czy w bliskiej okoliczności, dużo rzeczy, też będziesz zupełnie inaczej myślał. I ja, gdy te słowa niedawno czytałem, też zobaczyłem, tak mnie poruszyło: Panie, ja
Ja o tobie różne rzeczy też mówię, czy mówiłem, które ja tylko wiem, bo czytałem Biblię, bo słyszałem od brata. I właśnie pamiętam, że padłem przed Bogiem i tak jakbym pokutował z tego. I od dłuższego czasu, tak jakby przez zachętę różnych braci, wołam o to, żeby właśnie tak jak Pan Jezus, mówić więcej, a czy mówić rzeczy, które się przeżyło. Bo wtedy mówisz z mocą, ty wiesz, o czym mówisz. I jeszcze jak nie tylko przeżyłeś, ale i odniosłeś takie zwycięstwo, mogłeś tą palmę podnieść, bo palma jest wskazuje na zwycięstwo, odniosłeś zwycięstwo w Chrystusie w tej rzeczy. Nie odpowiedziałeś komuś, kto cię na przykład próbował tak atakować, jak Hioba, czy inne rzeczy. Nie odpowiedziałeś złorzeczeniem, ale odpowiedziałeś właściwie. Wtedy to ma zupełnie inny wydźwięk i inną moc. Do tego powinniśmy dążyć, aby właśnie żyć Ewangelią, aby ta Ewangelia nas przemieniała i żebyśmy wtedy ją zwiastowali. I przejdźmy dalej. Pan mówi, aby... Może tak, mój gniew zapłonął przeciwko tobie, przeciw dwom twoim przyjaciołom. Czyli teraz widzimy, gniew Boży płonie, a jest to straszna rzecz, wpaść w ręce Boga żywego, bo on jest ogniem trawiącym. Ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Teraz więc weźcie sobie 7 cielców, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Hioba i złóżcie całopalenie za siebie, a Hiob, mój sługa, będzie się modlił za was, bo jego przyjmę, aby mnie uczynił z wami według waszej głupoty. Nie mówiliście bowiem o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Pan ich oskarża, ale Pan im daje też wyjście z tej sytuacji. Kieruje ich do Hioba, do człowieka, który jest teraz pokryty bąblami, który nic nie ma, którego oni przed chwilą niedobrze potraktowali. I oni poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy i uczynili, jak Pan im wskazał. To świadczy też o nich dobrze, że gdy mieli spotkanie z Bogiem, to usłuchali. Bo niektórzy ludzie mają spotkanie z Bogiem, a nie usłuchują. Pan Jezus taką przypowieść mówił i ten bogacz powiedział: Panie, poślij kogoś tam, a Pan Jezus odpowiada. To odpowiada Abraham. Oni mają pisma, oni mają prawo proroków. I Piotr mówi: byliśmy na świętej górze z Panem. Mówił do nas głos z nieba, ale mamy mocniejsze słowo prorocy. To, co tutaj mamy, jest mocniejsze niż to, co Hiob przeżywał. Nie ma wymówki. I jest to wspaniałe. I oni usłuchali. Ktoś mi powiedzieć: o, bo im się Bóg objawił, bo przemówił. Spójrz, masz słowo. To jest mocniejsze. Pan także przyjął Hioba. Pan przywrócił to, co zostało zabrane Hiobowi, gdy się modlił za swoich przyjaciół. I widzimy. Taka sytuacja była. Przyszło tych 3 ludzi z tymi zwierzętami, 7 baranów, 7 cielców. Przychodzą do człowieka pokrytego bąblami, w prochu i popiele. I on wznosi swe ręce, czy w jakiś inny sposób. Wstawia się za nimi do Boga, składają ofiary. Cóż to za scena? Ale to jest scena, w której czyniony jest pokój. Tutaj Pan łamie strzały. Te strzały, które oni tak w niego puszczali, Pan jest mocem, to jest Pan zastępów. On łamie strzały. On czyni pokój. I Pan uczyni pokój między nim a jego przyjaciółmi. I też widzimy Hioba, który po takim doświadczeniu z Bogiem, po tym uniżeniu, wiecie, gdyby on się uniósł pychą, bo tak, dobrze mówiłem o tobie, Panie, to on by tak nie uczynił wobec nich. Konieczne jest uniżenie z dwóch stron. Oni też musieli się uniżyć. I to jest taka nauka też dla nas w zborze. Wielokrotnie się zdarza, że bracia mają różnice zdań.
I zawsze ja mówiąc bracia, mam na myśli też siostry, bo Biblia mówi bracia, wiemy tam są też siostry, tak? Tylko gdy specyficznie mówimy o siostrach, braciach, to jest pewne rozgraniczenie. Ale gdy bracia, bo jesteśmy wszyscy braci, tak? Braterstwem jesteśmy, tak? Gdy jest właśnie ta różnica, to powinniśmy szukać, żeby był między nami Bóg, aby On ci się objawiał, aby On się objawił drugiej stronie, aby objawił się pierwszej stronie, bo wtedy jest możliwy pokój. Wtedy jest możliwe wspólne składanie ofiar, a różne są ofiary, które możemy teraz składać między błogosławieństwo usta, czy to, co poganie wychwalą. Nie pamiętam tego dokładnie, ale różne ofiary możemy razem składać, tak? I wtedy właśnie to jest możliwe. Dlatego ta księga i ten nawias taki, że Hiob się wstawia na początku ze swoimi dziećmi, później cierpi te rzeczy i później wstawia się ze swoimi przyjaciółmi, jest dla mnie taką wielką zachętą, księgą takiego, gdzie mogę też szukać pokoju. Czego nie czynić, aby burzyć pokój? Co czynić, aby ten pokój ustanawiać? I widzę Boga pokoju, który jest zainteresowany, aby był pokój z Bogiem i pokój między ludźmi. On odzyskuje tych trzech przyjaciół i widzimy Pan tak, że pomnożył Hiobowi w dwunastu wszystko, co miał. I Pan mu właśnie błogosławi. I Hiob umiera syty i stare dni. Jak wiemy, Pan mu przywraca cały majątek podwójnie. Pan mu daje tyle samo znów dzieci, co wskazuje na to, że te dzieci, które miał wcześniej, to on też je ma, że one nie przepadły, tak? Że one nie poszły gdzieś w jakąś krainę, gdzieś w ogóle nigdy nie będzie, tak? Wskazując już tutaj na nieśmiertelność ludzkiej duszy. I też tak będzie, gdy my będziemy szukali pokoju i będziemy szukali jej z Boże, czy w naszej rodzinie, czy w ogóle z ludźmi, to Pan na końcu, Pan jest właśnie rozjemcą. On nas pojedna i wtedy przychodzi czas takiego błogosławieństwa, tak jak może być tak, że coś się stanie z Boże, że ludzie się poróżnią. To może przyjść właśnie taki czas jak tutaj i później jest czas pokoju. Możemy wspólnie w jedności, bo oni już wtedy później mieli jedność. Ci ta sytuacja pokazała, że oni nie mają jedności. Oni może są przyjaciółmi, a może na tamten czas, ale objawiło, co jest. I tak samo Pan na nas może sprowadzać rzeczy, aby wypławić to, co w nas jest. Przychodzą pewne doświadczenia nas Boga, aby wypławić pewne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby ludzi wyrzucać jakichś. To czasami też się zdarza, że jakiś członek nie jest na właściwym miejscu, ale ogólnie trzeba postawę, że pozyskać brata. I tutaj trzeba dwóch stron. I tak patrząc z wieczności, to Pan przyszedł i dał nam wszelkie środki do tego, żebyśmy żyli z Nim w pokoju i z ludźmi. Ale przyjdzie taki czas, gdzie Pan właśnie przyjdzie jako Pan zastępów i On w Księdze Objawienia, jest to pokazane i w innych księgach, które pokują, i zrobi pewne rzeczy, skracając, które spowodują, że będzie właśnie taki błogi czas, jak tutaj w końcówce Księgi Hioba. Niczego nie będzie brakowało, będzie tylko pokój, pokój i pokój. I tego pokoju Wam, bracia i siostry, życzę w Waszych sercach, w Waszych rodzinach, w Kościele, na świecie. I zaczyna się to od modlitwy, od dobrej nauki, może tak, od Słowa Bożego, od właściwej modlitwy i od stawiania się nawzajem za siebie, a nie takiego oskarżania, jak przeciwnik czyni. Aby właśnie Pan pokoju, niech Pan pokoju będzie z Wami zawsze i na wszelki sposób. Amen. Amen.